Ricardo. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Po TV Smart od Wektry. Każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. Można podłączyć box do telewizora. Albo odpalić aplikację mobilną. O, dla was też coś mam. Oglądaj co i jak chcesz z TV Smart od Wektry. Teraz z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Jeszcze kilka lat temu były fanaberią i egzotyką. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym stają się koniecznością. Od hybryd po pełne elektryki przyszłość motoryzacji wydaje się być jednoznaczna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja energetyczna i transportowa, a w tym programie będziemy Państwa zachęcać, by stali się Państwo jej aktywnymi uczestnikami, bo tylko tak możemy ocalić naszą planetę. Najczystszym rodzajem auta elektrycznego jest Battery Electric Vehicle, napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym. Cechuje się najwyższą sprawnością wykorzystania energii, która wynosi aż 80%. Dla porównania, w tradycyjnych silnikach spalinowych wykorzystywane jest zaledwie 18-20% energii wytworzonej podczas spalania paliwa. Samochody elektryczne są kluczem do obniżenia emisyjności sektora transportowego. Możliwe, że w przyszłości urzeczywistnią również idee transportu zeroemisyjnego. I choć aut elektrycznych w Polsce jest jeszcze stosunkowo niewiele, to trend jest rozwojowy. Elektryki globalnie tanieją, wzrasta też świadomość użytkowników samochodów, że auta elektryczne to konieczność, a nie ekstrawagancja dla bogaczy. Szacuje się, że koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym wynosi kilkanaście złotych. Oznacza to, że koszt takiej podróży nie przekracza ceny 2 litrów benzyny. Jakie są zalety i wady pojazdów elektrycznych i hybrydowych? Zaletą pojazdu hybrydowego jest to, że można uzyskać dużo niższe zużycie paliwa niż dla napędu spalinowego. Ma on również taką zaletę, że głównym źródłem napędu jest silnik elektryczny, który oferuje pełny moment od zerowej prędkości obrotowej. Ta sama zaleta funkcjonuje dla napędu czysto elektrycznego. Ten silnik elektryczny jest głównym źródłem napędu, przyspieszenie od zera jest pełne. Główną wadą samochodu hybrydowego jest paradoksalnie to, że na pokładzie ma silnik spalinowy. W tej chwili mamy tendencję do ograniczania zużycia paliwa, do ograniczania emisji dwutlenku węgla i innych substancji toksycznych pochodzących ze spalania paliw węglowodorowych. No i to się odbija właśnie na napędzie hybrydowym, że w długim terminie napędy hybrydowe raczej znikną w takiej postaci, w której my je widzimy obecnie na ulicach. Z tego względu, że silnik spalinowy w ciągu kilkunastu lat niestety będzie musiał być zastąpiony innymi technologiami nieemitującymi CO2. Wadą z kolei napędów bateryjnych, samochodów bateryjnych jest to, że wymagają one dużych baterii. Te baterie są duże, ciężkie, ulegają degradacji, trzeba je ładować. Wszyscy użytkownicy chcą ładować je szybko, oszczędnie. Natomiast ładowanie baterii bardzo obciąża nam sieć energetyczną. Jeżeli pojawiłoby się masowe zapotrzebowanie jednoczesne jeszcze na szybkie ładowanie baterii w samochodach elektrycznych, no sieć energetyczna po prostu nie wytrzymałaby tego, groziłyby nam wyłączenia i temu podobne sytuacje. Auta elektryczne nie mają silnika spalinowego, a ich jedyną jednostką napędową jest akumulator. Akumulatory ładuje się z gniazdka. Można to robić w domu. Koszty eksploatacji takiego pojazdu można zmniejszyć, ładując akumulator nocą, gdy stawki za energię są niższe. O zasięgu pojazdu decyduje pojemność akumulatora, stąd póki co samochód najlepiej sprawdza się w jeździe po mieście lub na krótkich dystansach.
Jaka jest budowa samochodu elektrycznego, a jaka samochodu hybrydowego? Przede wszystkim samochody całkowicie elektryczne są znacznie mniej skomplikowane konstrukcyjnie, ponieważ jego układ napędowy składa się z kilkudziesięciu ruchomych części. Takim jego podstawowym komponentem jest akumulator litowo-jonowy, który dostarcza energię do jednego lub większej liczby silników elektrycznych napędzających koła. Natomiast samochód hybrydowy jest już o wiele bardziej skomplikowany, ponieważ oprócz zdecydowanie co do zasady mniejszej baterii dysponuje zarówno silnikiem spalinowym, jak i silnikiem elektrycznym. Silnik elektryczny jest o wiele mniej skomplikowany niż spalinowy. Podczas gdy elektryczny ma około 20 ruchomych części, spalinowy ma ich około 2000. Naprawdę od wielu lat to było dla mnie oczywiste, że kiedyś to będzie elektryk. Pytanie kiedy. No teraz przyszła parę miesięcy temu czas na zmianę samochodu. To nie było tak, że byliśmy nastawieni, że musi być elektryk. Odbyliśmy jazdy próbne paroma różnymi, całkiem sporą liczbą samochodów, ale tylko elektryk nas zachwycił. Czemu? Co wrażenia z jazdy to są zupełnie inne, nieporównywalne. To jest cisza, to jest natychmiastowa reakcja i na naciśnięcie gazu i na zwolnienie. To też jest bardzo ważne, że on hamuje przy zdjęciu nogi z gazu. Także nie ma skrzyni biegów, tak, nie ma turbo, które się musi włączyć. Zamkowy w Uniejowie został założony w połowie XIX wieku przez ówczesnego właściciela zamku Aleksandra Tolla. Utworzony w stylu angielskim, nawiązuje do naturalnych ogrodów krajobrazowych. Zamierzeniem ówczesnego gospodarza dóbr uniejowskich było połączenie egzotyki, a więc sprowadzonych z zagranicy drzew, z zastanym w tym miejscu naturalnym drzewostanem. Bukami, dębami, brzozami, lipami. Łącznie znajdziemy tutaj 150 gatunków drzew i krzewów i to wszystko na obszarze 34 hektarów. Południowa część, ta bliżej zamku i term położona, to typowy park pałacowy, w którym znajdują się przykłady drzew oryginalnych, sprowadzonych tutaj z różnych stref klimatycznych. Znajdziemy tutaj głęk kanadyjski, znajdziemy tutaj platan klonolistny, znajdziemy tutaj dąb kaukaski. Natomiast im dalej od zamku, im bardziej na północ skierujemy swoje kroki, tym więcej zastaniemy z pierwotnego lasu łęgowego, bowiem znajdujemy się na terenach terasy zalewowej rzeki Warty, wzdłuż Starorzecza. Park zachował wszystkie cechy charakterystyczne dla parku dworskiego, a więc jest XIV-wieczny zamek i dookólna aleja, którą spacerowicze, goście mogli przechadzać się wokół całego założenia. I tak jest do dzisiaj. Wyobraźmy sobie, jak to wyglądało w XIX wieku, a więc wtedy, kiedy budowano park. To tędy od zachodu prowadziła główna aleja. Wjeżdżał powóz, objeżdżał klomp i zatrzymywał się u stóp zamku. Stamtąd służba zabierała państwa do zamkowych komnat. Dużą popularnością cieszy się fragment położony wzdłuż zachodniej części parku, zabytkowa Aleja Grabowa licząca prawie 500 drzew. Park położony jest na terasie zalewowej rzeki Warty. Warta co prawda wydaje się dzisiaj rzeką spokojną, płynącą jednym korytem, ale przez całe wieki płynęła szeroką doliną i często zmieniała swoje koryto. Dzisiaj już ujarzmiona, choć wciąż naturalna, pozostawiła na zachód od dzisiejszego koryta liczne starorzecza, które możemy tutaj podziwiać. To świetne warunki bytowania dla dzikiej zwierzyny, płazów i wielu gatunków ptaków. Witam Państwa tutaj z nadwarciańskich terenów.
pięknego miejsca do obserwacji ptactwa wodnego, ptactwa, ale również samych lasów łęgowych, czy po prostu terenów zielonych, które tutaj bogato obdarzyła nas Warta. Te obserwacje ornitologiczne, które możemy tutaj prowadzić, na pewno umilą czas spędzony na terenie Warty i województwa łódzkiego. Co tutaj jeszcze dodać? Ptactwo wodne jest tylko jednym z nielicznych elementów, które możemy tutaj spotkać. Bóbr, lutwia, czy chociażby nawet wilki w tych terenach świadczą o tym, że teren przyrodniczy jest naprawdę terenem czystym, ekologicznym i zadbanym. Tutaj również mamy na ręce jastrzębia, który też występuje na tych terenach. Jest to skryty ptak, który nieczęsto się pokazuje, w odmienności do myszołowa, którego możemy spotkać często krążąc nad pięknymi, otwartymi przestrzeniami Doliny Warty. Nieopodal parku znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zieleń, utworzony w pradolinie rzeki Warty na obszarze uroczyska Zieleń, leżącego w granicach nadwarciańskiego obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000. Wytyczono tutaj ścieżkę dydaktyczną. Co ciekawe, ten obszar, który tutaj możemy obserwować i podziwiać właśnie spacerując na terenie ścieżki dydaktycznej Zieleń, jest bardzo rzadki w Polsce, bo lasów łęgowych w Polsce mamy niespełna 2%, czyli jest to bardzo mało, ale i tak nie jest najgorzej, ponieważ w Europie tych lasów łęgowych jest jeszcze mniej. Ścieżka dydaktyczna prowadzi przez Las Łęgowy, Śródleśną Łąkę i Starorzecze Warty Niwkę. Trasa liczy niecałe 3,5 km. Las Łęgowy to taki trochę rodzimy, umiarkowany las deszczowy. Lian tu co prawda nie ma, jest za to dziki chmiel. Roślina pnie się po drzewach, walcząc o światło. Warto odwiedzić to miejsce nie tylko latem. Wygląda pięknie o każdej porze roku. Latem możemy obserwować tu przede wszystkim rośliny drzewiaste, ale także krzewy, które bogato tu już wypełniają cały podszyt. Natomiast wczesną wiosną możemy zaobserwować bardzo rzadkie rośliny, które są tylko i wyłącznie do zaobserwowania tutaj wiosną. Bylibyście Państwo zaskoczeni, wiosną można tutaj obserwować dywan z białych kwiatów, z żółtych kwiatów. Jest to na przykład ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy, zawilec żółty, kopytnik, czosnaczek zwyczajny, który dodatkowo jest przepyszną rośliną. Polecamy Państwu też wybranie się na ścieżkę Zieleń z atlasem roślin jadalnych i zasmakowanie lasu, nie tylko go powąchanie, dotknięcie, ale właśnie też zasmakowanie. W trakcie spaceru przez Las Łęgowy można usłyszeć śpiew modraszek, kukułek, słowików, kosów, rudzików. Spotkać dzikie zwierzęta, w tym zwinną, rudą wiewiórkę chowającą się gdzieś wśród drzew. W cieniu zamku z drugiej połowy XIV wieku można się zadumać nad otaczającą przyrodą i średniowiecznym duchem przeszłości. Witam w kolejnym odcinku kaszubskiego gotowania w gminie Nowa Karczma. Dzisiaj dla Państwa przygotuję konfiturę żurawinę z gruszką. No, myślę, że o wartościach mówić długo nie trzeba żurawiny, bo jeżeli ktoś mówi z góry, że ona nie ma wartości, to
to nawet brakuje mi słów negatywnych, żeby się do tego odnieść. Jest to cudowny owoc z wartościami, które naprawdę oczyszczają organizm. Dzisiaj tak schemizowany i tak, można powiedzieć, rozbity wewnętrznie od natury, że żurawina to po prostu stabilizuje. Żurawina oczyszcza organizm tych wszystkich pozostałości antybiotycznych. Działa doskonale na układ moczowy, na żołądek, pracę żołądka. Można by powiedzieć, aby się zastanawiać bardziej, na co nie wpływa, czy nie działa. Pasteryzacja? Nie, nie ma tego słowa. Ja robię to w ten sposób, bo też niekiedy się do tego przymierzałem, bądź pomagałem przy tej akcji. Polega na tym, że nie robię tego w stosunku 1:1 z cukrem, bo cukier nie jest najlepszym, tak by to powiedzieć, składnikiem dla ludzkiego organizmu, więc 40-60 w takim procencie i wtedy jest to smaczne, można nawet łyżeczką zjeść i nie zostaje się zemdlonym. To raz. Po drugie, jak już jest ładnie do słoiczka taką proporcja zachowana i wlana, ten mus, że tak powiem, zalewam pół łyżeczką małej łyżeczki spirytusu, bądź papierek nasączony spirytusem, podpalam, jak się wypala, dlatego nie papierek, bo tak jakoś mi to nie pasuje, więc sam spirytus, który wypala powietrze, dokręcam i już słychać, jak to wieczko tak, można powiedzieć, pyknie, zamknie się szczelnie i mamy temat załatwiony, temat pasteryzacji. A nalewka, wiadomo, dodajemy alkoholu i już się konserwuje samo. Do tego potrzeba owoc, który wcześniej był zebrany na bagnach, na uroczysku. Gruszki, cukier i naczynie, w którym będzie się smażyło. I tak mianowicie, musimy na ogień postawić garnek. Wsypujemy tutaj, wcześniej dodam, że jeszcze umyta jest i osuszona. Widać, ona nam nawet podskakuje tutaj w garnuszku. I delikatnie będziemy ją sobie podsmażać. Ja w międzyczasie przygotuję gruszki. Żurawinka podskakuje w garnuszku. Gruszka jest bardzo winna. Aż mi po paluszkach cieknie, także ma też bardzo dużo soku, takiego cukru. Teraz dodamy troszeczkę cukru, ale nie wszystko. Pamiętaj, żeby nam się nie przypaliło. I teraz gruszkę kroimy w kosteczki. Gruszki już są pocięte, a w garnuszku bardzo ładnie nam się żurawinka tutaj smaży. I jeszcze troszeczkę. Dodam teraz resztę cukru. Może nie wszystko, bo może być za dużo. Bo gruszka też puści swój cukier i będzie takie smaczne. Troszkę rozgniotę. A ślinka leci. Lubię ten zapach. To jest zapach jesieni, ale taki owoc to można przez całą zimę wykorzystywać, bo tą żurawinkę włożymy do słoika i kiedy tylko będzie ochota, to się taki słoiczek otwiera i kiedy tylko potrzebne, to się ją wykorzystuje, czy do mięsa, czy do wędlin, do sosów, do sorbetów różnego rodzaju. Można też do kiślu dodać.
do budyniu, gryzik żurawino, ale taką konfiturę też można dodać i zrobić pierogi z żurawiną. Tu już sobie w międzyczasie przygotuję słoiczki, które będą potrzebne. Też można wykorzystać taki lejek, który jest przystosowany do trzech rodzajów słoików, na węższe, szersze słoiczki. Jak ładnie się nalewa, pokrywka się nie oblewa konfiturą. To sobie bliżej podsunę już. I za chwilę będziemy wrzucać naszą gruszkę. Cała konfitura jest taka naprawdę rubinowa, bo jest owoc bardzo dojrzały. I teraz tak, bierzemy i wkładamy gruszkę. Ja wkładam gruszkę stopniowo, jedna, która bardziej się obgotuje, a lubię też, że niektóra gruszka jest taka w środku twarda, to dodam przy samym końcu. Też do takiej konfitury lubię dodać cynamonu, tu dzisiaj będzie bez cynamonu, ale też można odrobinę cynamonu dodać, będzie bardziej takie pikantniejsze. Proszę zobaczyć, żurawinka jest prawie gotowa, popękała, soczek puściła ze środka, ale gruszki, którą pierwszą wrzuciłam, to praktycznie jej nie widać, czyli też swoje pektyny rozpuściła tutaj w tej konfiturze. A gruszkę, która na końcu jeszcze widać w całości. Tak właśnie o to chodzi, żeby połączyć te smaki gruszki z żurawiną i żeby była gruszka też wyczuwalna w tej konfiturze. I teraz posmakujemy. Ja może sobie nałożę, bo jest gorąca. Żeby było jeszcze tą gruszkę widoczną. I posmakuję. Naprawdę pyszna. Nie oprze się, żeby drugi raz skosztować. Super. Na pewno to jeszcze wyjem. A teraz czas na nalewanie. Ja sobie tylko zamienię łyżki. Tą jeszcze sobie troszeczkę ogrzeję w tej konfiturze. I widać, jak naprawdę jest piękna ta konfitura. Piękna, zarazem smaczna. Także szanowni Państwo, wykorzystujcie moment, że jest na Kaszubach piękna złota jesień. Przyjeżdżajcie do nas, do gospodarstw agroturystycznych i możecie sami sobie pozbierać owocu, jakim jest owoc żurawiny, ale też pójść na grzyby i przygotować ich ze słoiczkiem, wrócić do domu. I teraz zaraz na ciepło zamykamy. I mocno przykręcamy. I tak sobie odstawiamy. I kolejny słoiczek. I tak aż do momentu, kiedy nam się wszystko ładnie skończy. I zamykamy, mocno dokręcamy, odstawiamy
i to przykrywamy ręcznikiem. I tak mamy przygotowaną konfiturkę do spiżarni. Możemy sobie datę zrobić, oznaczyć, możemy słoiczki ładnie oznakować. Tak jak jest ten słoiczek zrobiony, czyli jest data, skład produktu i ładnie możemy jeszcze sobie opakować go. Szanowni Państwo, kiedy lubicie to, co tutaj dla Was robimy, polubcie nas, ale również udostępniajcie, pokazujcie innym, że można sobie samemu taką smaczną konfiturę przygotować. Subskrybujcie. Zapraszam serdecznie na Kaszuby. Złota Polska jesień na Kaszubach jest piękna. Zapraszam do gospodarstwa agroturystycznego na Kaszubach, gościmy, ale również do wszystkich gospodarstw na naszym terenie w powiecie kościelskim. Gdyby się popatrzyło, to całkiem blisko kładki widać już żurawiny, które pięknie się już wybarwiły. I to teraz dopiero jest okres zbioru żurawin, a nie w miesiącu sierpniu, gdzie na terenach otwartych społeczność się ściga ze sobą wzajemnie, zbierając zielone owoce i potem kombinując w różny sposób, żeby one nabrały pełnej wartości. Trzeba poczekać do pełnej dojrzałości, a jeszcze lepiej by było do pierwszych przymrozków. Słoneczko świeci, czyli można połączyć przyjemne z pożytecznym. To miejsce ma około 400 lat. Trzeba wiedzieć, że torfowisko przerasta 1 mm na rok. Że tak powiem, ubumiera część dolna, to nie jest korzeń, ale jest to część dolna rośliny, a wiodącą rośliną na torfowisku są po prostu torfowce, które widać, które tworzą tą gąbkę taką miłą, przyjemną, po której najprzyjemniej chodzi się oczywiście boso. A przerasta od góry o 1 mm. I proszę sobie wyobrazić, że 10 lat trzeba, żeby 1 cm, inaczej, 10 cm w ciągu 100 lat. 10 cm w ciągu 100 lat przerasta torfowisko i tak się kształtuje. Na tej powierzchni człowiek nie ingerował w tamtej części, bo tutaj trzcinę wykaszam, ponieważ nie jest ona dobra, a się pojawia. To jest temat sukcesji naturalnej. I też, żeby zachować to torfowisko, żeby ograniczyć transpirację, to ona jest usuwana każdego roku. Natomiast ta po lewej stronie część, tak powiem, jest nieobsługiwana i sama kształtuje się przez tyle lat. Czyli możecie sobie Państwo wyobrazić, jak natura umie sama prowadzić tą przestrzeń. Dlatego ja to, że powiem, przejąłem i zostawiłem, żeby to tak trwało dalej, bo generalnie w dzisiejszych czasach, jak ktoś dorwie się do jakiejś powierzchni, to na siłę próbuje ją poprawić. A okazuje się, że to wcale tak nie musi być, żeby było dobrze. Bo dziś naprawdę utrzymanie tego, czyli nazywa to się językiem przyrodniczym, czynna ochrona, jest kosztowna. To nie jest tylko tak, że... I z czym to się wiąże? To nie jest tylko tak, że się przychodzi, jest pięknie, nazbieramy kosz żurawiny, jest cudownie. Nie, to trzeba dbać trochę o to. Trzeba wykosić trzcinę, trzeba usunąć samosiewy, żeby się nie degradowało. I nie ma nic za darmo, nawet w przyrodzie. Dlatego też nie udostępniam dla każdego, bo to jest takim zwyczajem polskim. Pójść, zebrać, nawet zapomnieć się powiedzieć dziękuję i fajnie było, nie?